Dzień dobry, witam serdecznie. Po raz kolejny spotykamy się w naszym cyklu przyrodniczym, w którym opowiadam, co dzieje się w lesie. Chcemy przejść przez cały rok i w każdy miesiąc dokładnie scharakteryzować. Teraz nadszedł czas na sierpień, bardzo ciekawy miesiąc. I jak widać to w tytule, sierpień to czas obfitości, bo w zasadzie już większość tego, co miało się pojawić, to się pojawiło. Mam tu na myśli czy świat zwierząt, czy świat roślin. Natomiast jest też bardzo dużo pożywienia i tutaj właśnie w tym kontekście użyłem słowa obfitość, bo tego jedzenia jest naprawdę teraz bardzo dużo i postaram się właśnie o tym powiedzieć. Też jest całkiem sporo wody i ciepła, a to wszystko powoduje, że powstają bardzo korzystne warunki do życia. Dlatego też sierpień to właśnie czas obfitości i o tym będę dzisiaj opowiadał. Pierwszy slajd pokazuje nam taki właśnie sierpniowy las, przez który przebija się słońce, bo dni chociaż już się dosyć widocznie skracają w stosunku do chociażby czerwca czy nawet lipca, już zauważamy, że one do świąt Bożego Narodzenia w zasadzie będą ciągle się skracały, jednak cały czas są długie i słońce operuje też przez znaczną część dnia, dlatego też no właśnie to są też te dogodne warunki. Co jeszcze? Tutaj na tym zdjęciu widać dosyć dobrze rozwinięte paprocie, bo jest ich już całkiem sporo w lesie. Oczywiście zależy od tego, jaki to jest las, ale paproci już jest dużo i w ogóle generalnie już mamy do czynienia z już ta zieleń, która znajduje się w lesie, nie jest już tak pięknie zazieleniona, jak w na przykład czerwcu, kiedy mieliśmy w zasadzie tą pełnię. Teraz liście zaczynają już delikatnie zmieniać swoje kolory, no bo w zasadzie jak mamy na przykład końcówkę sierpnia, to już mamy bliżej do jesieni niż do lata, w związku z tym to lato już się w zasadzie kończy. W związku z tym liście też niektóre zaczynają się przebarwiać. Jeżeli sierpień jest średnio obfity w wodę, jest tej wody mało opadów, no to możemy też mieć do czynienia oczywiście z suszą i ta susza jest zauważalna. Nawet kilka lat temu, pamiętam, był taki sierpień i to było bardzo mocno zauważalne, kiedy liście wręcz się zwijały na drzewach, prawie że tworzyła się taka te liście były prawie że kruche, łamały się, także to jest wszystko po prostu spowodowane brakiem wody. W związku z tym może do czegoś takiego dojść, ale z kolei może też być tak, że tej wody może być całkiem sporo, a to z kolei niesie za sobą kolejne skutki, ale o tym powiem później. Także mamy do czynienia z lasem, który jest już w pełni wykształcony, nawet już bym powiedział, że powoli przechodzi w to stadium takie jesienne. Już to powoli widać ten proces, że przyroda powoli szykuje się do jesieni, a tak naprawdę w konsekwencji to do zimy. I dzisiaj właśnie będę to starał się potwierdzić poprzez zdjęcia, poprzez to, co będę opowiadał, że sierpień to już jest właśnie taki sygnał, żeby powoli zacząć się szykować do jesieni, a właśnie tak naprawdę to już do zimy, tego najtrudniejszego okresu w roku. No i mamy właśnie, korony drzew oczywiście są w pełni zazielenione, rozwinięte, ale coś, co już bardzo często widać, to te liście są wyjedzone, zniszczone, naderwane, w różny sposób już zmieniły swój, czasami nawet i kształt, strukturę. To jest wszystko skutek tego, że one stanowią po prostu bardzo często pożywienie, ale nie tylko, no po prostu z czasem te liście się też niszczą, też po prostu spadają z drzew i właśnie zaczynają się też przebarwiać. Już w sierpniu mamy te pierwsze takie
Pierwsze takie większe przebarwienia liści. Oczywiście to jeszcze nie jest jesień, ale to już wszystko zmierza w tym kierunku. Także liście też już są właśnie, tak jak widać tutaj na zdjęciu, specjalnie takie zdjęcie zamieściłem, żeby to było widoczne, że są właśnie obiedzone z tego miękiszu i w zasadzie jest taka tutaj budowa szkieletowa się uwidacznia. Woda. Bardzo też istotny element. Tutaj mamy akurat do czynienia z rzeką. No i właśnie dni są co prawda krótsze, ale wciąż ciepłe, nawet bym powiedział, że upalne. Zdarzają się jeszcze w sierpniu, nawet przez cały sierpień, przez drugą połowę sierpnia też spokojnie jeszcze zdarzają się upały. No w ogóle teraz mamy, z racji tego, że rzeczywiście chyba każdy zauważa to, że tych dni upalnych jest w ciągu roku coraz więcej, to mamy do czynienia też z upałami na przykład we wrześniu. No ale o tym będę mówił za miesiąc. Natomiast wracając do naszej rzeki, woda, która się dosyć mocno nagrzeje, musi to ciepło oddać. I w momencie, kiedy oddaje na przykład nad ranem, to tworzą się mgły. I to jest bardzo często właśnie zauważalne. Nawet dzisiaj właśnie widziałem takie zjawisko, kiedy właśnie woda oddawała to ciepło i tworzyła się taki pasek mgły tylko i wyłącznie w zasadzie nad rzeką. A gdzieś tam dalej już, gdzie były na przykład zadrzewienia, to już tej mgły nie było. No i co mamy, jeżeli chodzi o takie skarby lasu, no to cały czas są borówki, chociaż one się już kończą, tak? Już jest ich mniej niż na przykład w lipcu, ale jednak cały czas są. Tutaj mamy w zasadzie trzy rodzaje borówek, to co pokazuje. To jest powtórzenie z zeszłego miesiąca, ale warto przypomnieć, że to cały czas jest, bo tak jak zwracałem uwagę wiele razy, niektóre, znaczy w zasadzie nawet niektóre, tylko bardzo dużo pewnych procesów w przyrodzie rozkładają się na poszczególne miesiące. W związku z tym to nie jest tak, że przychodzi nowy miesiąc i nagle się wszystko zmienia, tylko to cały czas trwa, to jest pewien proces zmiany. Także to dosyć jest takie rozciągnięte w czasie. Natomiast mamy tutaj oczywiście właśnie borówki i mamy borówkę czernicę, borówkę brusznicę, to ta taka ładna czerwona, i borówkę bagienną. Ja je dokładniej charakteryzowałem i już wspominałem o nich w lipcu, też o borówce czarnej to już mówiłem, czyli tych, o jagodach mówiłem już nawet w czerwcu, także już teraz nie będę tego dublował, tylko jak ktoś chciałby o tym posłuchać, to zapraszam do poprzednich miesięcy, żeby wysłuchać, co się dzieje. Natomiast przejdziemy sobie dalej i omówimy kolejne leśne owoce, które są bardzo smaczne i też myślę, że mają wielu zwolenników, bardzo dużo osób lubi zjadać maliny czy jeżyny. One się już pojawiają w lasach. One się już pojawiają też w lipcu. Nawet pod koniec lipca można sobie uszczknąć tak z krzaczka bezpośrednio. Natomiast w sierpniu już dojrzewają na dobre, spokojnie można je zjadać. Także tu mamy do czynienia z kolejnymi leśnymi owocami, ale to jeszcze oczywiście nie wszystko, bo jest jeszcze ich więcej. Ale o tym też powiem prawdopodobnie we wrześniu, kiedy właśnie będą występowały bardzo, bardzo licznie. No i mamy na przykład, to jest oczywiście też czas, kiedy niektóre rośliny zaczynają kwitnąć, bo mamy tutaj nawłoć kanadyjską, to co jest tutaj pokazane na fotografii. Co prawda nie jest to rodzima nasza roślina, tylko jak sama nazwa już nam wskazuje, przywleczona z Ameryki Północnej. I nawłoć jest dosyć charakterystyczną rośliną, bo ma takie żółte kwiaty i te żółte kwiaty są bardzo wysoko, bo one są na wysokości, no metr to w ogóle jest minimum, ale nawet i półtora, albo nawet i więcej. Także dorosłego człowieka, dorosłego, wysokiego nawet mężczyznę mogą przerosnąć. Także stanowią w ogóle też taką świetną kryjówkę, czy to nawet dla ludzi, czy dla zwierząt idealną. Ale o czym warto powiedzieć w kontekście nawłoci? Mimo tego, że jest to obcy gatunek,
i niepożądany w związku z tym w naszych lasach, chociaż tutaj muszę też poczynić pewną dygresję, bo nawłoć to nie jest gatunek, który porasta lasy, tylko bardziej obrzeża lasów albo wręcz łąki czy jakieś takie nieużytki, więc to nie jest stricte gatunek leśny. Ona, nawłoć spotkamy gdzieś pod lasem. Natomiast właśnie przez to, że jest gatunkiem obcym, no to należałoby ją raczej tępić niż tutaj wychwalać. Natomiast no, jest to bardzo ważny gatunek miododajny, ponieważ zresztą tutaj specjalnie właśnie dałem takie zdjęcie, żeby było to widoczne, że są tutaj pszczoły i te pszczoły właśnie pozyskują nektar, z którego będą produkowały miód. Także jest to dosyć istotna roślina dla pszczelarzy, dla pszczół. No i jakby nie, tutaj nie można jej tak zupełnie dyskwalifikować. Aczkolwiek też ten miód nawłociowy no nie jest może jakiś tak bardzo taki szlachetny, powiedzmy, jak na przykład, nie wiem, lipowy albo gryczany, no bo, czy spadziowy. On jest jednak, wydaje mi się, że przez pszczelarzy troszeczkę tam niżej klasyfikowany, jako taki może trochę gorszy. Poza tym ma też tendencję, ten miód ma też tendencję do tego, że może się po prostu psuć i nawet jeżeli mamy zakręcony słoik, to potrafi z tego, tak fermentuje i po prostu z tego słoika nawet potrafi się wydostać. Więc to są takie może trochę minusy tego miodu nawłociowego. Aczkolwiek dla wielu pszczelarzy może to być dosyć cenny pożytek. Pożytek, czyli właśnie roślina, z której pszczoły korzystają i zbierają nektar w celu wyprodukowania miodu. Tyle jeśli chodzi o nawłoci kanadyjskiej, ale mamy jeszcze większą od niej nawłoć i to jest nawłoć olbrzymia. I nawłoć olbrzymia, te łodygi potrafi wystrzelić na wysokość, wyrosnąć na wysokość nawet 2,5 metra. Także to jest naprawdę bardzo duża wysokość. To są oczywiście takie naprawdę już bardzo duże egzemplarze, ale takie tutaj z kolei te 1,5 metra to jest takie minimum, jakie ona osiąga. Także jest to naprawdę bardzo wysoka roślina. Co ciekawe, dam taką może wskazówkę, to tak z własnego doświadczenia też powiem. Z kolei jeżeli chodzi o zimę, jeżeli w zimę szukamy czegoś suchego do rozpałki, żeby zrobić ognisko, to właśnie bardzo dobra jest nawłoć. Dlaczego? Ponieważ kiedy wszystkie rośliny są, oczywiście jeżeli mamy śnieg, tak, ale zwykle też zimą jest wilgotno, więc wszystkie rośliny, które są na dnie jakiegoś tam pola, takiego nieużytku, to wszystko, co się kładzie na glebie, to praktycznie jest mokre, w związku z tym no, to raczej nam nie posłuży w żaden sposób za rozpałkę. Natomiast nawłoć właśnie jest przez to, że ma te łodygi bardzo długie, takie dosyć twarde, dlatego ona się łatwo nie poddaje różnym warunkom i ona cały czas stoi w zasadzie pionowo i dlatego jest sucha, bo jest tylko w zasadzie przewietrzana, a nawet jeżeli spadnie jakiś śnieg, deszcz, to ona może być po prostu cały czas przewietrzana, dlatego też jest w miarę sucha i można wykorzystać właśnie na podpałkę. To taka ciekawostka a propos wykorzystania tej rośliny zimą. No i pojawiają się też pierwsze wrzosy. Co prawda wrzosy nam się bardziej kojarzą z wrześniem, ale jednak mamy tutaj do czynienia już pod koniec sierpnia, spokojnie pojawiają się te właśnie piękne fioletowe kwiaty. One mogą się pojawiać oczywiście w lesie, ale mogą się pojawiać też na takich otwartych przestrzeniach, zaraz pokażę zdjęcie. No i tutaj też mamy do czynienia właśnie z gatunkiem miododajnym, czyli tym, z którego pszczoły mogą produkować miód. Czyli mamy nawłoć, mamy wrzosy. I to są w zasadzie takie już ostatnie rośliny, przynajmniej tak się już uznaje, że to są już ostatnie rośliny, z których pszczoły są w stanie coś wykorzystać. To też rodzi pewne problemy, bo w zasadzie już pszczelarze już powinni podkarmiać
pszczoły, szykować już je na zimę, a tymczasem jeszcze tutaj jest pszczoły, ten miód zbierają, więc to trzeba tak umiejętnie rozważyć, kiedy im ten miód jeszcze zabrać, a kiedy już zacząć intensywnie dokarmiać, bo tego czasu na dokarmianie wcale nie ma, wbrew pozorom, tak dużo, bo to też jest bardzo mocno zależne od pogody. Jak pogoda się robi słabsza, to te pszczoły jakoś tak nie za bardzo chcą korzystać z tego pokarmu i gorzej w związku z tym są przygotowane na zimę. A jeżeli chodzi o wrzosowiska, to tak one właśnie wyglądają. To są takie piękne, całe łany, tworzą się takie dywany fioletowe wręcz, tworzą się. Tutaj akurat mamy taki teren pofałdowany, ale oczywiście są takie piękne miejsca, szczególnie otoczone na przykład lasami borowymi. To wtedy naprawdę pięknie wygląda taki moment, kiedy te wszystkie wrzosy zaczynają kwitnąć na fioletowo. No i poza tym, że pewne rośliny kwitną, czyli mają swój okres, który my najczęściej kojarzymy z wiosną, to nie do końca tak jest, bo jak widać właśnie pod koniec sierpnia też potrafią niektóre rośliny zakwitać, ale to też jest przede wszystkim czas właśnie obfitości, czyli produkowania, no też pożywienia przez rośliny, na przykład dla zwierząt, ale roślinom przede wszystkim chodzi o to, aby wyprodukować nasiona, tak? A nasiona najczęściej właśnie są schowane gdzieś w owocach, tak jak na przykład tutaj mamy do czynienia, no na przykład chociażby z śliwą tarniną, którą tutaj widać na fotografii, to ta taka granatowa. I wiadomo, no, drzewo przede wszystkim chce wyprodukować nasiona, czyli tą pestkę, po to, żeby móc się dalej rozsiewać, żeby móc opanowywać kolejne obszary. No tutaj jeszcze na przykład na fotografii widzimy, na samym środku mamy bezczarny. I bezczarny jest trochę taką rośliną, która może nas zmylić, bo wtedy, kiedy kwitnie wiosną, to kwiaty są zupełnie białe. Dopiero owoce są czarne. W związku z tym nazwa jak najbardziej prawidłowa. Bezczarny, ale tak jak mówię, może nas to zmylić wiosną. Co my tutaj jeszcze mamy? Po lewej stronie to jest już taka, widać, że te liście są, już mają świeżość za sobą, natomiast ten najlepszy czas, natomiast pojawiły się właśnie już owoce i to jest konwalia. Konwalia majowa, właśnie, czyli z tych białych kwiatków, pięknie pachnących, właśnie powstają takie oto piękne owoce. Natomiast tutaj jeszcze mamy obok, w dolnym rzędzie, obok konwali, mamy kruszynę pospolitą. Kruszyna pospolita to jest też bardzo ciekawa roślina, bo u niej to kwitnienie i owocowanie jest tak rozległe w czasie, że możemy w tym samym czasie zobaczyć owoce, które dopiero dojrzewają, ale też i możemy zobaczyć na przykład kwiaty. Także to jest w ogóle takie bardzo nietypowe, bo zwykle jest tak, że po prostu rośliny tworzą kwiaty, po czym z nich wytwarzane nasiona, znaczy owoce z nasionami razem. Natomiast jeżeli chodzi o kruszynę, to tutaj właśnie jest taka ciekawostka. No i oczywiście coś, co wszyscy znają i chyba też lubią, a najbardziej nam się kojarzą orzechy laskowe chyba ze zwierzętami, czyli z wiewiórkami, bo rzeczywiście one lubią bardzo orzechy zjadać, ale nie tylko one, bo jest cała masa zwierząt, które bardzo chętnie korzystają właśnie z orzechów. I orzechy laskowe, no bardzo duże też źródło energii, no bo w końcu jest to jednak źródło tłuszczu, także bardzo takie pożywne jedzenie, bardzo chętnie zjadane, dlatego też przez wiele ptaków, ale nie tylko, dziki też bardzo lubią, także jest to bardzo dobre pożywienie. No i stąd myślę, że już ten slajd jakby wyjaśnia nam, dlaczego to jest ten czas obfitości, bo pożywienia jest naprawdę bardzo dużo w lesie. Ale tu mam na myśli głównie roślinożerców. A można zapytać w takim razie, a co z drapieżnikami? No to o drapieżnikach powiem później, bo wbrew pozorom oni też mają sporo jedzenia. To nie jest tylko tak, że to jest wysyp jedzenia dla roślinożerców.
Ale zanim o tym powiem, to jeszcze przed nami roślina, która ma bardzo ciekawy sposób na rozsiewanie się, bo oczywiście te mniejsze rośliny, te, które porastają dno lasu, no one są najczęściej wiatropylne, czyli wykorzystują wiatr do tego, żeby przenosić swoje nasiona. Ale niekoniecznie, nie zawsze tak jest, bo mamy tutaj taki gatunek, który jest obcy w naszym kraju. On jest przywleczony z kolei z Azji. Nazywa się niecierpek drobnokwiatowy. Niecierpek, no bo nie cierpi. Ale czego on może nie cierpić? Otóż nie cierpieć. Otóż jak pójdziemy do lasu i zobaczymy, gdzie rośnie niecierpek, w słoneczny dzień zaznaczam, to łatwo się zorientujemy, czego on nie cierpi. On oczywiście nie cierpi słońca, chociaż to też jest takie powiedzenie na wyrost, bo przecież wiadomo, że promienie świetlne są potrzebne do tego, żeby te rośliny fotosyntetyzowały, więc to jest jak najbardziej niezbędne, aczkolwiek no, są rośliny, które znoszą cień, a są takie, które tego cienia nie lubią i chcą być na otwartej przestrzeni. Niecierpek jest właśnie taką rośliną, która nie lubi zbyt dużo światła, dlatego rośnie w cieniu. Nie, no, a drobnokwiatowy dlatego, bo te kwiatki ma naprawdę drobne. Taki dosyć delikatny kwiat, bo łatwo, roślina, bo łatwo wyrwać nawet z całą z korzeniami. Ususzyć jest bardzo ciężko taką roślinę, bo zaraz gnije. Bardzo taka delikatna jest. Aczkolwiek inwazyjna i w naszym kraju, tak jak powiedziałem, jest to obcy gatunek, więc jest niepożądana. Bardzo często już zdarza się tak, że pobocza dróg w lesie są po prostu całe pokryte tylko i wyłącznie tą rośliną, tym niecierpkiem. Dlaczego tak się dzieje? Bo on też ma właśnie bardzo dobry sposób na rozmnażanie się, ponieważ ma taki bardzo nietypowy sposób, przynajmniej w naszej strefie klimatycznej, że nasiona są wystrzeliwywane, czyli one nie przenosi je wiatr, nie przenoszą je ich zwierzęta, tylko są wystrzeliwywane. Jak to się dzieje? Otóż one są ukryte w takiej osnówce, jak ją na przykład dotkniemy, to można bardzo łatwo się o tym przekonać, to zobaczymy, że ona wystrzeliwuje. Tam jest bardzo duże ciśnienie, bo ciśnienie sięga rzędu 25 atmosfer, także jest to naprawdę bardzo, bardzo duże ciśnienie. Tak tylko może dla porównania powiem, że no, ciśnienie, które na przykład wtłaczamy do opon samochodowych, no to jest tam różnie, ale mniej więcej tam powiedzmy 2,5 atmosfery, mniej więcej, znaczy bardziej częściej się używa, częściej się mówi o barach, ale to jest mniej więcej równoznaczna jednostka atmosfery i bary. Także to jest naprawdę bardzo duże ciśnienie. W związku z tym te nasiona mogą być wystrzeliwywane na dosyć dużą odległość i jak na taką małą roślinę, no to odległość rzędu 1 metra, 2 metrów jest naprawdę spora, imponująca i naprawdę dlatego też właśnie niecierpek bardzo szybko się rozprzestrzenia. Dlatego też właśnie ma status rośliny inwazyjnej. No i oczywiście już mamy sezon grzybowy w pełni. Wszyscy grzybiarze już są zadowoleni. Oczywiście, jeżeli troszeczkę popada, bo grzyby są bardzo mocno uzależnione od tego, ile jest wody. Przypomnę tylko, że dla grzybów najlepsza pogoda nie jest taka, kiedy występują bardzo obfite deszcze. Jest burza, bardzo intensywny deszcz i dużo wody spada na metr kwadratowy. No to nie są idealne warunki dla grzybów, tylko grzyby lubią, kiedy delikatnie siąpi, ale to właśnie to jest takie delikatny opad, ale przez długi czas, czyli takie preferują właśnie, kiedy ta woda się leje przez dłuższy czas, ale nie jest jej wcale tak dużo, nie jest tak obficie. I wtedy właśnie grzyby się pojawiają, więc w sierpniu te grzyby, bo wiadomo, wrzesień nam się już bardzo z grzybami kojarzy, bo i też jest załamanie, już pogoda nie jest taka jak w sierpniu czy w lipcu, nie jest już też aż tak bardzo upalnie, jest też, zdarza się tak, że jest przewaga dni deszczowych, w związku z tym grzyby się pojawiają we wrześniu, natomiast w sierpniu właśnie mogą się pojawiać wtedy, kiedy zaczyna nam troszeczkę padać. No i przechodzimy już do świata zwierząt. Tutaj takie dwa śmieszne zdjęcia, ale one bardzo dobrze
obrazują to, o czym chciałem powiedzieć. Tutaj mamy taką fretkę na hamaku i niedźwiedzia, ale właśnie, no, te zwierzęta co robią? Oczywiście odpoczywają. I właśnie chciałem zwrócić na to uwagę, że teraz w sierpniu jest właśnie taki moment, kiedy dużo zwierząt odpoczywa, bo udało im się, no albo nie udało, ale jednak w większości się udało wyprowadzić lęgi, młode, czy się nimi jeszcze opiekują, no różnie to bywa w zależności od gatunku zwierzęcia i jego biologii. Natomiast już praktycznie wszystkie zwierzęta pojawiły się na świecie, te młode, one już zaczynają żyć na własny rachunek, już uczą się życia, cały czas jeszcze przygotowują się też do zimy, a dorosłe zwierzęta mają teraz taką chwilę wytchnienia. Mogą troszeczkę odpocząć, chociaż też nie mogą sobie tutaj zbyt mocno dać takiego luzu, ponieważ no, muszą mieć w perspektywie to, że zbliża się powoli jesień i zima, czyli najtrudniejszy okres do przetrwania w całym roku. Dlatego też nie można sobie tutaj zupełnie odpuścić, tylko trzeba z tego czasu obfitości korzystać, czyli właśnie trzeba się dużo na przykład najadać, jak chociażby właśnie niedźwiedź musi to robić. Dlatego też nie można sobie zbyt na długi czas odpoczynku tutaj pozwolić. Sierpień to również czas, kiedy pojawia się nowe pokolenie rusałek. Rusałki to są bardzo takie barwne motyle, zresztą tutaj widać. Ja przedstawiłem cztery: pokrzywnika, osetnika, admirała i pawika. Wszystkie dosyć popularne są, chociaż najbardziej popularnym zdecydowanie jest pawik, czy tam inaczej nazywany pawim oczkiem, ze względu na ten charakterystyczny kształt tego, właśnie takie pawie oczko występujące na skrzydłach, ale też i admirał jest dosyć częsty, więc te rusałki można obserwować. Bardzo kolorowe motyle, bardzo ładne i też nie jest wcale trudno je zobaczyć. No, jak mówimy o owadach, to warto jeszcze poruszyć temat os, bo osy są w tym momencie dosyć aktywne jeszcze, w przeciwieństwie do wielu owadów, bo już owady, nie chcę powiedzieć, że kończą już swoją aktywność, jeszcze nie, bo przecież jeszcze mają i wrzesień, i jeszcze październik, jeszcze to zależy też od temperatury w dużym stopniu. Natomiast osy jeszcze cały czas są aktywne, podobnie jak i kolejne zwierzę, czyli szerszenie. Szerszenie teraz jeszcze potrafią budować gniazda. Te gniazda potrafią być dosyć duże, bo mogą mieć takie wymiary no, piłki, więc jest to całkiem rozbudowane gniazdo. Tutaj jest akurat pokazany na tym zdjęciu zaczątek takiego gniazda, jak ono się zaczyna tworzyć. Bardzo delikatny twór, aczkolwiek przez to, że ma te komórki sześcienne, tak jak u u pszczół, to w związku z tym no, są dosyć trwałe. No, szerszenie akurat teraz jeszcze są dosyć aktywne, ale przypominam, że nie ma się czego obawiać, bo szerszeń, chociaż lubi słodkie, to nam do ciastka, do lodów nie przyleci. To bardziej osa. Szerszeń raczej unika towarzystwa człowieka i on szuka czegoś słodkiego, ale w lesie. No i oczywiście musimy też powiedzieć troszeczkę o pajęczakach. No, w zasadzie nie bez przyczyny, bo przecież zbliża się babie lato. Zresztą mówi się o zjawisku, o babim lecie, ale też i o takiej, niektórzy wyodrębniają taką porę jesienną, właśnie jak babie lato. Czyli wtedy, kiedy te wszystkie strzępki nici pajęczych po prostu fruwają, są niesione z wiatrem, gdzieś się tam zaczepiają. No to właśnie jest efekt pracy pająków. No i oczywiście pająki teraz można spokojnie obserwować i jest ich całkiem sporo. Ja akurat tutaj wybrałem takiego, którego chyba każdy bez problemu rozpozna ze względu na ten charakterystyczny fragment na odwłoku, czyli krzyż. No więc jest to oczywiście krzyżak, to jest akurat krzyżak ogrodowy, ale też wiele innych krzyżaków możemy obserwować.
w tym czasie. Także pająki, chociaż nam się źle kojarzą, to jednak warto się pochylić na przykład w sierpniu nad nimi i popatrzeć, że to wcale nie są takie złe zwierzęta, tylko nawet bym powiedział, że bardzo ciekawie wyglądające. Szczególnie właśnie warto się przyjrzeć strukturze, jak jest budowana ta nić pajęcza. Mówiłem też o tym, że ślimaki się pojawiają na przykład w lipcu, ale szczególnie to widać właśnie w sierpniu, kiedy po deszczu na przykład one wychodzą. No i są to właśnie te, które mają skorupę, te, które skorupy nie mają. Tutaj tak dla przykładu, taki chyba najbardziej popularny to będzie pomrów wielki. On ma taki trochę wzór podobny do... No, może chyba tak dobre będzie porównanie do tygrysa, takie kolory nawet też podobne. No i oczywiście winniczek to wszystkim znany ślimak, dosyć popularny w naszym kraju i duży, także nie sposób go nie zauważyć, a często nawet te ślimaki można zobaczyć gdzieś w pobliżu drogi, czy nawet bezpośrednio na drodze, także nie trzeba się jakoś specjalnie wysilać, żeby je zaobserwować. W świecie ptaków również zachodzą pewne zmiany, bo teraz jak pójdziemy do lasu w sierpniu, no to już nie usłyszymy takiego intensywnego śpiewu ptaków. Mało tego, możemy w zasadzie niewiele co usłyszeć, bo ptaki generalnie już milkną. Dla nich już praktycznie sezon powoli, powoli dobiega końca. Nie mówię, że już jest skończony, ale powoli, powoli się już kończy. Już raczej ostatnie lęgi dobiegają do finału, bo no już powoli, powoli też trzeba się szykować do zimy albo na przykład do odlotu. W związku z tym ptaki teraz już milkną, już to nie jest ten las, w którym możemy podziwiać głos ptaków, na przykład, nie wiem, w maju. To jest zupełnie co innego, już jest różnica zdecydowana. Tutaj taki przykład ptaka, który jeszcze się odzywa, to jest bardzo malutki ptaszek, nazywa się pierwiosnek. I tak, pierwiosnek, mimo tego, że już się zbliża jesień, to jednak cały czas jest i on potrafi jeszcze się czasami ładnie odezwać. On ma taki bardzo przyjemny dla ucha melodyjny dźwięk, taki clip, clap, clip, clap, clip, clap. I on właśnie w ten sposób powtarza. Bardzo mały ptaszek, ale głos ma dosyć donośny. Możemy go bez problemu jeszcze usłyszeć. Generalnie ptaki już się szykują do odlotu, bo trzeba powiedzieć, że sierpień to już jest właśnie ten pierwszy miesiąc, kiedy niektóre z ptaków już opuszczają nasz kraj. Tutaj jest przedstawiony ptak, który... Ku mojemu zaskoczeniu niewiele osób potrafi rozpoznać, kiedy na niego patrzy, ale kiedy ten ptak się odezwie, absolutnie wszyscy, łącznie z małymi dziećmi, potrafią rozpoznać, co to jest za ptak. Oczywiście chodzi o kukułkę. Tak właśnie wygląda kukułka. Kiedy leci, to bardziej przypomina ptaka drapieżnego. Jest bardzo podobna do ptaków drapieżnych, nawet ubarwienie ma podobne. Występuje w dwóch ubarwieniach, może być ubarwienie szare albo takie rdzawe. Tutaj akurat mamy właśnie szare. Oczywiście głos kukułki każdy zna i to jest ptak, który pojawia się u nas przede wszystkim w kwietniu, natomiast już właśnie w sierpniu pierwsze kukułki zaczynają odlatywać. Ale to nie jest jedyny ptak, który opuszcza nasz kraj w sierpniu, no bo możemy... Ja tutaj zrobiłem taką krótką listę, ale to jest naprawdę krótka lista, bo tych ptaków jest więcej, które właśnie już się szykują bądź odlatują z naszego kraju. No na samym początku mamy kaczki, cyranki, potem mamy błotniaki stawowe, trzmielojady, orliki, rybołowy, kobuzy. Czyli to od błotniaka do kobuza to są wszystko ptaki drapieżne. Potem mamy z kolei dudki, kraski. To są bardzo kolorowe, piękne ptaki. Kraski niestety, kraskę bardzo trudno zobaczyć w naszym kraju obecnie. Ona ma naprawdę bardzo zły czas teraz i co gorsza jest jej coraz mniej. I niestety może dojść do tego, że kraski już niedługo w Polsce w ogóle nie będzie. Natomiast, bo są już tylko nieliczne rejony, gdzie ona występuje i jest bardzo, bardzo rzadkim ptakiem. A kiedyś była bardzo pospolitym, wręcz nawet czytałem, że bywała w parkach. Natomiast teraz już jest, no trzeba się bardzo mocno trudzić, żeby kraskę zobaczyć. Krętogłów to jest ptak, który
jest zaliczany do dzięciołów, ale jako jedyny nie potrafi wykuwać dziupli. Też troszeczkę się różni od dzięciołów, kręci głową, dlatego właśnie jest nazwany kręgogłowem. No i oczywiście ptaki, które nam się najbardziej kojarzą z wiosną, też już powoli nas opuszczają. To są dymówki i oknówki. One właśnie są, te jaskółki są właśnie widoczne na tych fotografiach. Na górze mamy taką z przewagą niebieskiego, granatowego koloru, to jest dymówka, a poniżej takie piękne zdjęcie, kiedy ona pije wodę, to jest oknówka. Już może nie tak ładnie ubarwiona. No i to są właśnie jaskółki, które opuszczają nasz kraj. Jeszcze mamy, dodam tylko, że mamy jeszcze w naszym kraju trzeci gatunek jaskółki, który się nazywa brzegówka. Te wszystkie nazwy mniej więcej nam sugerują, gdzie te ptaki gniazdują, ale może o tym teraz nie będę mówił, bo w końcu już okres na gniazdowanie się powoli kończy, więc mam nadzieję, że do tego wrócimy mniej więcej w kwietniu, kiedy w marcu, kwietniu, kiedy właśnie te jaskółki będą do nas przylatywały i budowały gniazda, to wtedy może wytłumaczę różnicę. Mamy jeszcze oczywiście pliszki, kopciuszki, drozdy śpiewaki, pokrzewki, muchołówki szare i żałobne. To są wszystko ptaki śpiewające i te ptaki właśnie też już robią przymiarki do opuszczenia naszego kraju. No i bardzo ważny gatunek to jest bocian czarny i bocian biały, czyli no bocian biały to taki nasz, można powiedzieć, narodowy ptak. I one właśnie też już robią pierwsze przymiarki do tego, żeby przygotowania do tego, żeby już opuścić nasz kraj. No i właśnie tutaj mamy widocznego bociana czarnego, bocian czarny, który szykuje się, jak w ogóle te ptaki się szykują do wędrówek. No oczywiście muszą się najeść, bo to jest jednak dosyć duży wydatek energetyczny, dlatego też ptaki teraz, i nie tylko ptaki, szukają teraz pożywienia po to, żeby właśnie się przygotować, żeby zebrać tłuszcz niezbędny im do pokonania dalekiej drogi albo do wykonania różnych innych czynności takich przygotowawczych do zimy. Tutaj akurat widoczny właśnie bocian, który nad brzegiem rzeki chodzi i poszukuje pożywienia, ale to dotyczy też innych podobnych do bociana ptaków, bo na przykład do czapli siwej czy do czapli białej, którą tutaj widzimy, te ptaki właśnie też zaczynają intensywnie żerować nad brzegami rzek po to, żeby znaleźć dużo, dużo pożywienia, które jeszcze jest właśnie, jest jeszcze go całkiem sporo. No nie sposób nie mówić nic o ptakach drapieżnych, bo ptaki drapieżne to są te istoty, które dosyć długo, dużo czasu poświęcają na wychowanie swoich młodych, bo tak jak na przykład, nie wiem, sikorka, to w zasadzie u niej ten moment od kiedy zaczyna budować gniazdo, do kiedy młode opuszczają to gniazdo, to jest w zasadzie mniej więcej koło miesiąca, także to jest dosyć krótki czas, natomiast u ptaków drapieżnych, no i oczywiście w zachodzi duża różnica między liczebnością, bo taka sikorka potrafi złożyć naście jaj, natomiast jak widać tutaj na przykład ptak drapieżny, tutaj mamy akurat kanię rudą, no i kania ruda tutaj akurat widać troje młodych, tak? Natomiast są ptaki drapieżne, które składają tylko po jednym jajku, po dwa jajka tylko i to jest ich cały wszystko, co w danym roku mogą zaoferować, to jest jakby pełni poświęcają się tylko na przykład temu jednemu pisklakowi, czy dwóm pisklakom, więc to jest naprawdę bardzo niewiele, ale z kolei bardzo dużo czasu poświęcają na to, żeby takie ptaki odchować. I ptaki, które już teraz w sierpniu wychodzą z gniazd, one się gdzieś tam jeszcze tych gniazd trzymają, dlatego że one się uczą latać najczęściej. I to dotyczy wielu różnych gatunków. Tutaj akurat ja przedstawiłem kanię rudą, ale to jest proces widoczny u wielu, wielu ptaków drapieżnych. Właśnie teraz uczą się latać, bo no muszą to zrobić, żeby móc przetrwać albo żeby móc też odlecieć, bo przecież nie są też ptaki drapieżne, które z naszego kraju odlatują na zimę. Mamy też bielika. O bieliku też już mówiłem, bo bieliki właśnie teraz też są w takiej fazie, te młode bieliki, kiedy trzymają się gdzieś blisko gniazda, uczą się latać. A tutaj jeszcze takie mam ciekawe zestawienie dwóch ptaków drapieżnych, właśnie bielika i powyżej kani rudej. To widać, że te ptaki są
Zdecydowana różnica jest w wielkości. No ptak, ptakiem o największej rozpiętości skrzydeł w Polsce jest właśnie bielik. I u niego może rozpiętość skrzydeł wynosić nawet 2,5 metra. Także naprawdę imponujący widok. Jak ktoś zobaczy coś takiego na niebie, to zapamiętuje na długi, długi czas. Jeżeli chodzi o ssaki, no to tutaj mamy sarny, to są sarny, nie mylić na przykład z jelonkiem, bo to, że samiec ma na głowie poroże, to nie oznacza, że to jest jelonek, tylko to jest samiec sarny, to jest kozioł. I te sarny, już mówiłem o tym w lipcu, mają teraz swój okres rui, czyli samce poszukują samic no, w celu zapłodnienia i to właśnie teraz trwa, chociaż nie do końca sierpnia, bo mniej więcej przyjmuje się, że ta ruja trwa tak od 15 lipca do mniej więcej 20 sierpnia, czyli około miesiąca trwa ruja u saren i to jest właśnie ten czas, kiedy samiec troszeczkę zachowuje się w taki dosyć inny sposób niż podczas całego roku. Trochę przypomina może psa, bo chodzi czasami z głową przy glebie, próbuje wywąchać jakieś zapachy wskazujące mu na to, gdzie może być samica, koza. Też czasami szczekam, to ma taki charakterystyczny właśnie odgłos, także to jest właśnie ruja u saren. Co jeszcze? No, z tych dużych zwierząt jeleniowatych, no to warto zwrócić uwagę na jelenie, ponieważ jelenie, dorosłe samce też już powoli zaczynają szukać takich miejsc odosobnionych, tam gdzie mogą samotnie czekać na bardzo ważny moment w ich życiu, który następuje no, pod koniec września, w październiku bardziej, to jest rykowisko. I to rykowisko to jest właśnie po prostu to jest okres taki godowy w życiu tych dużych ssaków jeleniowatych. Dlatego też powoli już one czują, że ten czas się zbliża, dlatego zaczynają żyć w odosobnieniu. To jeszcze również dotyczy, na przykład podobnie jest u łosia, czyli jeszcze większego jeleniowatego. I właśnie łoś tutaj nawet jest taka ciekawa rzecz, bo na jego porożu widać scypuł, czyli to jest taka tkanka skórna. Ta tkanka skórna odżywia to poroże i jeleniowatym chodzi o to, żeby ten scypuł jak najdłużej utrzymać na tym porożu, bo wtedy no, poroże jest dużo bardziej trwałe, bo ta tkanka niejako odżywia to poroże, dlatego też właśnie im zależy na tym, żeby scypuł utrzymać jak najdłużej. No i nie można też pominąć jeszcze większego zwierzęcia niż łoś. Dorosły łoś waży, wiadomo, ta waga może być bardzo, bardzo zmienna, ale pamiętam, że w Biebrzańskim Parku Narodowym była podawana waga, że to jest około 400 kg taki dorosły łoś potrafi ważyć. Natomiast oczywiście są łosie, które mogą i więcej ważyć, tylko że to zależy też od strefy klimatycznej. W naszym kraju raczej ciężko byłoby zobaczyć takie cięższe, chociaż zdecydowanie mogą być dużo, dużo i większe i cięższe w różnych innych rejonach świata, chociażby w Ameryce Północnej czy w Rosji. Mogą być te łosie mogą przybierać większe rozmiary. Natomiast jeżeli chodzi o większe zwierzę i cięższe, no to jest oczywiście żubr, król puszczy, szczególnie z Białowieżą jest kojarzony, ale nie tylko, bo przecież i w Bieszczadach występuje, w wielu innych miejscach jeszcze w kraju. Natomiast one mają teraz właśnie też swój ten okres godowy i w zasadzie to, może źle powiedziałem, one w zasadzie też przygotowują się, bo taki szczyt przypada właściwie na wrzesień. Natomiast warto uważać jednak na te na dorosłe samce, ponieważ jest to bardzo duże zwierzę, bardzo ciężkie, takie największe samce, mówi się, że ważą mniej więcej do 920 kg, także jest to potężna masa, a one potrafią być w tym czasie właśnie dosyć niebezpieczne, ponieważ kiedy wejdziemy pomiędzy
takiego dorosłego samca, a na przykład jego harem, to on potrafi być dla nas bardzo niebezpieczny, potrafi zaatakować. Więc trzeba się mieć na baczności i mimo tego, że żubry może wyglądają na zwierzęta bardzo takie przyjazne i może nawet ociężałe, które wolno się poruszają i raczej nam krzywdy nie zrobią, to niech to nas nie zwiedzie, bo potrafią być bardzo niebezpieczne. Zresztą jeszcze może wrócę tylko tutaj do łosia, bo łosia też to rzeczywiście również, też ta uwaga dotyczy również łosia, bo to też potrafi być bardzo niebezpieczne zwierzę i kiedy zbyt blisko podejdziemy, szczególnie do klępy, która jest z młodym, to może to być dla nas naprawdę bardzo niebezpieczne. Nie chcę straszyć, ale powiem, że dorosły łoś jest w stanie zabić człowieka. Także jednym chociażby kopnięciem, na przykład w głowę, potrafi nas zabić. Także uczulam, bo wakacje, sierpień, miesiąc wakacyjny jest takim czasem, kiedy możemy te zwierzęta spotkać, ale one mogą być naprawdę dla nas niebezpieczne, więc nie warto podchodzić do nich blisko. No to przechodzimy do kolejnych zwierząt. Mamy tutaj widoczne borsuki oraz lisy. I to są zwierzęta, które już o tym też mówiłem w lipcu, ale one cały czas się usamodzielniają. One już coraz częściej zaczynają zdobywać same pożywienie. Oczywiście mogą być jeszcze karmione przez swoich rodziców, ale rodzice oczywiście, dobry, troskliwy rodzic oczywiście stara się to młode zwierzę uczyć samodzielności, bo po to, żeby ono sobie dawało radę. I tutaj też przy okazji chciałbym powiedzieć, bo wspominałem, że teraz w sierpniu jest to czas obfitości przede wszystkim dla roślinożerców. Zgadza się, bo myślę, że w tej prezentacji już to potwierdziłem, że jest bardzo dużo roślin do zjedzenia, jest dużo owoców. Natomiast co z drapieżnikami? Czy drapieżnicy też mają, dla nich też to jest okres obfitości? Oczywiście, że tak, ponieważ pamiętajmy o tym, że przecież jest teraz bardzo dużo młodych zwierząt, które uczą się życia, które dopiero próbują, które jeszcze są niedoświadczone. I to jest właśnie też szkoła życia dla drapieżników, bo one właśnie wtedy polują na te słabe, niedoświadczone, młode zwierzęta i muszą się tego nauczyć, ponieważ później już będzie tylko trudniej wraz z biegiem czasu. Dlatego też one muszą teraz przejść taką szkołę życia i nauczyć się polować. A tą szkołę życia dostają też i roślinożercy, ponieważ roślinożercy muszą się nauczyć uciekać, wypatrywać wcześniej tego drapieżnika, przewidywać, czy ten drapieżnik może w danym miejscu być, czy nie. Dlatego też właśnie i drapieżnicy, i roślinożercy przechodzą teraz taką swoistą szkołę życia i te, które przeżyją ten czas, no jest szansa, że dalej dadzą radę żyć samodzielnie. Ale no mówię, jest to dosyć taka próba teraz. Przechodzą taką próbę życiową. Także borsuki, lisy i masa innych drapieżników właśnie uczy się teraz polować. A roślinożercy uczą się uciekać. Sierpień to też czas, kiedy dosyć intensywnie rozmnażają się gryzonie, chociaż one akurat mogą wyprowadzać kilka razy młode w ciągu roku, bo na przykład tak jak tutaj nornica potrafi nawet 4 razy w roku. No i mniej więcej z każdego takiego miotu wychodzi mniej więcej tak 8 nornic, także jeżeli ona 4 razy powtórzy ten cały cykl, no to wtedy mamy do czynienia z naprawdę dużą liczbą, nawet spokojnie może to być 20 nowych nornic, także te zwierzęta się dosyć szybko rozmnażają, ale to jest też dobry sygnał właśnie dla drapieżników, którzy właśnie polują na nornica. Nornice akurat są bardzo często właśnie padają łupem drapieżników, chociażby na przykład może to być lis, ale mogą to być na przykład też i sowy chociażby, bo przecież sowy przede wszystkim się właśnie pożywią takimi
takimi gryzoniami. Taką chyba sową, która pierwsza przychodzi na myśl, to jest puszczyk, bardzo popularną też w naszym kraju. No i ona właśnie chętnie poluje na te gryzonie. Także gryzoni teraz jest całkiem sporo i dosyć intensywnie się jeszcze mogą rozmnażać. Natomiast inne zwierzę, które korzysta też z obfitości przede wszystkim orzechów, ale też i żołędzi, tak jak tutaj widać, to jest wiewiórka, która trzyma na swoim pyszczku żołędzie, bo te pierwsze żołędzie już zaczynają spadać. Chociaż wiadomo, to jest proces, który odbywa się przede wszystkim we wrześniu, ale w sierpniu też już będziemy widzieć spadające żołędzie, więc spadające żołędzie są bardzo dobrym źródłem pożywienia i nie tylko dla wiewiórek, ale również i dla innych, nawet ssaków, także bardzo tutaj one chętnie chcą, dla dużych ssaków, bo na przykład dziki, prawda, też bardzo chętnie właśnie zjadają, szukają te żołędzie. I no muszę tutaj powiedzieć jeszcze, że wiewiórki zaczynają robić zapasy, czyli w sierpniu powoli tworzą już zapasy, bo właśnie no czuć już tą nadchodzącą powoli zimę. Także to są zwierzęta, które już się przygotowywują. No i już dochodzimy powoli do końca naszej prezentacji i chciałbym jeszcze tylko pokazać takie dwa zdjęcia. Co prawda one nie są robione w sierpniu, żeby ktoś się nie zdziwił, bo zostały zrobione wczesną wiosną. Zresztą widać, kiedy drzewa się dopiero zazieleniają. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę tutaj na wodę, która jest w lesie. Na przykład jak są takie zbiorniki wodne, nawet niewielkie, ale one pełnią w sierpniu właśnie bardzo ważną funkcję, ponieważ stanowią źródło wody, są wodopojem. Zwierzęta chętnie przychodzą, żeby się schłodzić albo żeby się napić. Także one pełnią naprawdę bardzo ważną rolę. Tutaj jeszcze takie drugie zdjęcie, jeszcze innego stawiku. Mimo tego, że tutaj jest mało wody, to i tak zwierzęta tam przychodzą, chętnie z nich korzystają, bo sam byłem świadkiem, widziałem, jak zwierzęta tutaj, nawet małe zwierzęta przychodzą, żeby właśnie skorzystać z tej wody, bo dni potrafią być w sierpniu bardzo, bardzo upalne. Jeszcze kończąc całość, to może dopowiem coś, co miałem powiedzieć na samym początku, ale niestety mi to umknęło, bo sierpień oczywiście ma, przynajmniej tak się tłumaczy, że sierpień wziął swoją nazwę od sierpa, no a ten z kolei nam się kojarzy ze żniwami, które właśnie w sierpniu mają miejsce. I nie jest to tylko, nie jest to tylko widoczne w języku polskim, bo też na przykład w języku chociażby czeskim, czy na przykład chorwackim, też właśnie sierpień wziął swoją nazwę od sierpa. Także w Polsce mamy właśnie sierpień, bardzo piękny miesiąc. I co jeszcze właśnie mogę dopowiedzieć, to, że mamy wtedy stosunkowo najniższy poziom wody, chociaż to mówię, różnie zależy, bo to jest ściśle uzależnione od opadów, ale też jest bardzo ciepły i generalnie dni są, uznaje się, że bardziej pogodne niż w lipcu. Także bardzo dobry miesiąc, taki jeszcze wakacyjny, ostatni miesiąc wakacyjny. To by było na tyle, co chciałem na dzisiaj przekazać, jeżeli chodzi o sierpień. Bardzo serdecznie dziękuję. To był trzeci już miesiąc, czyli praktycznie w zasadzie możemy powiedzieć, że kwartał za nami. Zatem kolejne spotkania, na kolejnym spotkaniu będziemy mówić o wrześniu. Też miesiąc, który będzie na pewno bardzo, bardzo ciekawy, będzie sporo też do opowiedzenia, ponieważ jest to miesiąc, w którym następuje przełom pół roku. Przechodzimy z lata do jesieni, w związku z tym bardzo dużo dzieje się w świecie przyrody, zachodzi wiele zmian, a przede wszystkim te zmiany są ukierunkowane już na zimę. Dlatego będzie sporo o przygotowaniach, też już takich pierwszych przygotowaniach do zimy. Bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia za miesiąc.